Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to jest 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy dzisiaj z nowymi zadaniami, z nowymi rzeczami, no i oczywiście czekamy, aż wbijemy lepszy poziom, bo byłoby naprawdę świetnie. Dowody, to na razie nie. Chociaż, co tutaj? Jako kolejny dowód, tak, jeszcze jednego dowodu z tego, co kojarzę, potrzebujemy. Droga siedmiu kroków, to na razie nie, pradawni też nie, nieznajomy, to są chromaliny, zostawiamy, towarzysz, to oczywiście skrzypek nam dziś zaginął i w ogóle pomoc magów ognia, tak, to jest zadanie główne, łowcy orków, to jest zadanie, którym się na pewno dzisiaj zajmiemy, odnaleźć pradawnych, Kolis był zdziwiony, tak, musimy też iść do Kolisa oczywiście, ale to później, włączymy sobie F5, i lecimy, bo ten ork ewidentnie chce z nami porozmawiać. Podejdę jak najdalej. Tylko... mogę. Ale się to lepiej, nie? Widzę, że gra mi nie da tak łatwo. Święty chłopcze, święte miejsce poświęcone przez mojego pana. Czeka cię coś gorszego niż śmierć. Każdy miecz ma dwa ostrza, orku. Zaraz się o tym przekonasz. Ty żałosna namiastko wojownika. Zetrę się w pył, jak tego, który przyszedł przed tobą. Czy to był łowca orków? Arogancja. Tak o sobie mówią. A ja jestem zabójcą ludzi. Zaraz giniesz, Mora. Mój pan pochłonie was i całą tą krainę. Moi bracia zaleją was jak morze lawy. Portal wioskini jest jak dziura w dnie morze. Nic nie zdoła je zatkać. Wkrótce rasa ludzi przestanie istnieć. Na kontynencie to my wygraliśmy wojnę. Teraz nadszedł czas na pozostałe zieliska ludzkiego plugastra. Walcz i umieraj jak wojownik. Człowieku. O, dobra, fajnie. Wszedł nam lód, więc już po typie. Zadał mi mniej niż te elity. To jest chyba pocieszające trochę. Strażnik portalu nie miał przy sobie kompletnie nic, ale tam jest więcej orków. Fuck man. A ja nie mam miksturek oczywiście. Gdzie ty masz swoją broń? A tu jest. Dobra. Okej. Niedobrze chyba. Rzucą się wszyscy, tak? Ta elita będzie mi... sens powiek. O, widzę, że jednak nie rzucacie się całkowicie w grupie. To pocieszające. Z pojedynczym takim orkiem ja sobie poradzę. Tą elitę zostawimy oczywiście na koniec. Dobra, zadał mi troszeczkę ten ork żołnierz. Dobra, tamci nie ogarniają, co się dzieje. Krusz urok. Dobra, my potrzebujemy kryształka sobie użyć, który da nam full życia. No, dzisiaj będziemy mieli troszeczkę klepania. Muzyczny kryształ to może nie. Runiczny też nie. Właśnie, ja mam coś. Właśnie, pieczęć. Możemy sobie też zaklnąć ogień. I teraz ten kryształ jest gdzie? Kryształ mocy? Nie. Regeneracja many, nie chciałam. Klucz do portalu. A no tak, smocze jajo. Krwawy kryształ. Okej, i ta pieczęć. Mogę jej teraz używać? Możemy wzbudzić moce. Tak dziwnie mi coś obraz... O, wracamy. No. Wiecie, nie chcę się na obu rzucać, bo to się może źle skończyć. Aha.
Który na mnie pokrzyczy pierwszy? Obaj. Dobra. O kurde, dobra. Może to przeżyjemy. Dobra. Udało się. Ty nic nie masz sobie, rozumiem, nie. Coś podniosłam, nie wiem co. Tu jest szkielet, który ewidentnie... O, ma strój cienia. I ryżówkę przy sobie. Dobra, do tego portalu ja rozumiem, że mogę wejść, ale to chyba będzie zabójstwo. A, jednak nie działa. Interesujące. Dobra, to co, wracamy chyba do Valkyra. Te martwe kąsacze, nie przejmujemy się oczywiście. Trochę rozpruwaczy. Przejdziemy bez jakiejś jakiegoś bliskiego spotkania z nimi raczej. Troszkę mruczą, ale to nic. Mam nadzieję, że na żadnych orków tutaj nie wpadnę po drodze. Byłoby to niefajne. Dobra, akurat tutaj jest w miarę czysto już. Cześć. Panowie. Widzę po twojej minie, że coś wywęszyłeś. Znalazłem jaskinię z teleportem. To stamtąd nadchodzą orkowie. Rozmawiałem z orkowym oficerem. To oni mówią? Lepiej niż nie jeden skazaniec w kolonii. Ork powiedział mi, że żadna siła nie powstrzyma ich eksodusu. Mamrotał też, że ich pan wkrótce unurzy całą wyspę Khorinic w ludzkiej krwi. Czyli ktoś ich tu przysyła. Ciekawe w jakim celu. Czy tylko po to, żeby wybić garstkę dla nikogo nieistotnych skazańców? Raczej wątpię. To musi być coś więcej. Też tak uważam. Wiesz, chłopcze, co wyczuwam w tych wszystkich orkach? Wiesz, co widzę w ich oczach, zanim ich zabiję? Strach. Paniczny, dziki strach. Oni boją się czegoś bardziej niż śmierci. Czegoś lub kogoś. W tej cholernej dolinie czają się siły dużo mroczniejsze i wredniejsze niż banda włochatych obdartusów. Mimo to ta banda służy swemu panu, który wywołuje w nich tak ogromny strach. A Danoc świadkiem, że nie chciałbym stanąć przed tym kimś. No nic, znowu się rozgadałem. Zasłużyłeś na nagrodę. Weź jeszcze ten hełm. Znalazłem go przy ciele jakiegoś orka. Ciekawe, jak on go wcisnął na swój łeb. A teraz bywaj, przyjacielu, i nie daj się zabić. Pamiętaj, dobry ork to martwy ork, a piwo ma być zawsze schłodzone. Wy też nie dajcie się zabić. Ty, nowy, chodź na tu na chwilkę. Mam do ciebie sprawę, niezwykle delikatną sprawę, więc morda na kutkę. To zależy, o co chodzi. Ano, mam już dość tego cholernego obozu, tych cholernych orków i tego cholernego Valkyra. Sprawa jest prosta, pomożesz mi w ucieczce. Powiedzmy wieczorem, podejdziesz do Valkyra i powiesz mu, że widziałeś stado orków tuż za wzgórzem. Ten idiota poleci to sprawdzić, a ja dam nogę. To jak będzie? Bo ja wiem. A co ja z tego będę miał? Dam ci kluczy do tych cholernych skrzyń z zaopatrzeniem. No, może... O cholera, zamknij się, Valkyr tu idzie. Ej, nowy, mam do ciebie sprawę. Słuchaj, dzięki, że chciałeś pomóc mi w dostaniu się z tego wszawego miejsca. Nie ma sprawy. Co prawda, jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić Valkyra w balona, ale zawsze warto spróbować. Mam dla ciebie propozycję. Jeżeli to kolejna próba ucieczki, to może tym razem... Nie, bez obawy. Na razie Valkyr dość skutecznie wybił mi podobne pomysły z głowy. Poostrzył sobie przez jakiś czas miecze, to znowu przyjdzie mi ochota. Ale teraz chcę ci zaproponować małą rozrywkę. Polowanie na orki? Ty byś tylko jedno robił. Nie, miałem na myśli grę w kości. Co ty na to? No, ciekawe. Możemy spróbować, wydaje mi się. Pewnie. A co można wygrać? Zasady są proste. Siadasz przy stole i rzucasz kośćmi. Tu masz kości do gry. Możesz obstawić tyle, ile chcesz. Dobra, jak będziesz gotów, to wrzuć do mnie. Okej, stół do rzucania kośćmi, tak?
Gdzie ten stół niby jest? Jerpen, znowu to samo. Kolejna próba ucieczki. Cholera, to już co najmniej o jeden raz za dużo. Skoro tak bardzo się nudzisz i masz tyle czasu na myślenie o pierdołach, to zapieprzaj ostrzyć miecze. Już. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Powiedzmy, że ci uwierzyłem. Nie jesteś pierwszym, ani pewnie nie ostatnim, którego Jerpen próbuje namówić do pomocy w ucieczce. Ale jesteś pierwszym, który to przeżył. Ostatni dureń leży przed palisadą przybity mieczem do ziemi przez krwiopusza. A teraz zejdź mi z oczu i ciesz się życiem, chłopcze. No dobra. Gdzie ten stół? W ogóle to jest jako zadanie? Co to jest? Szczerze? Nie mam pojęcia. Alchemik, pomoc, kowal, obóz. Szczerze? To jest żadne zadanie. Żadne zadanie, więc dajemy sobie z tym żyć. Spokój. Może się prześpię. Może by mi to coś dało. Trochę życia. Na przykład. Super, dziękuję bardzo. I co? I myślę sobie... poczekajmy sekundkę. Ja sobie sprawdzę coś, bo mi się wydaje, że... jednego dowodu nie mam. Potrzebnego mi dla magów. Oczywiście. Dla pradawnych w sensie. Tylko nie wiem teraz, czy dobrze myślę. Nie wiem, sprawdzimy za chwilę. Dziwna księga. Słowa inkantacji. Podstawą w Bibliotece Magów Wody ma być jakaś dziwna księga. Biblioteka Magów Wody. Pod stołem. Dobra, więc musimy się tam wrócić na pewno. Jezu, opanujcie się, panowie. Czy ja tędy sobie wrócę? Wrócę tędy, najwyżej mnie cała okolica postanowi bić za chwilę. Damy radę. Sporo ekspa tutaj biega, to jest fakt. Orkowe psy oczywiście będą za mną biegły przez jakiś czas. No, najwyżej zginie. A, bo tak, on mnie teraz bije. Dobra. Wiecie co przy okazji? Ale na plecki. O Boże. Może spróbujmy do Diego zagadać. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze. Zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Odkodowałem ten list. To znaczy, znalazłem kogoś obdarzonego odpowiednią wiedzą, aby tego dokonać. I co ci powiedział? Co jest tam napisane? No właściwie, to prawie nic się nie dowiedziałem. Powiedział, że ludzie nie powinni używać takich zaklęć i zabrał mi ten pergamin. Ale co było na nim zapisane? Chyba jakieś potężne zaklęcie teleportacji. Teleportacji. Mogowie już dawno by się stąd ulotnili, gdyby mogli się teleportować. Zdaje się, że ta cholerna bariera blokuje magiczne teleporty prowadzące na zewnątrz. A może to zaklęcie jest inne? Może z jego pomocą można stąd uciec? Dałbym sobie za to prawą rękę obciąć. Ten kluk to cwana bestia. Chciał stąd prysnąć, nic nie mówiąc Gomezowi. Ciekawe, gdzie Kruk zdobył to zaklęcie? Albo raczej, od kogo dostał je Nek? Ale tego to się już chyba nigdy nie dowiemy. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Nawet w bardzo dyskretnej sprawie. Mimo, iż jesteś tu tak niedługo, zdobyłeś moją przyjaźń. Być może kiedyś porozmawiamy o tym w bardziej kameralnym gronie. Bywaj, przyjacielu. Trzymaj się, Diego! Dobra, i oczywiście na razie zostawiamy te rzeczy. Jak my z tym stoimy? Oczywiście zadanie zaginiony strażnik się zbagowało, no nie? No przecież. Dobra, kowal, obóz strażników. Tak, Melkor oczywiście. Melkor na razie musi poczekać. My do pradawnych musimy zajrzeć, ale najpierw musimy skoczyć do magów wody, więc pobiegniemy tędy, bo jeszcze skoczymy do fanatyków. Nie chcę się tam teleportować, bo Saturas mi zaraz zabierze te jego zapiski, więc teleportacja samo sedno magów wody to nie jest dobry pomysł. Więc będziemy tam musieli pobiec i przy okazji właśnie zahaczymy o fanatyków, oddamy ten list Balowi Kolisowi.
I co? I zobaczymy. Co dalej nam z tego wyniknie. No, na razie ciągniemy wątek pradawnych, ciągniemy wątek mrocznych tajemnic, nie będziemy na razie wybywać zbytnio w przyszłość. Myślę. Chociaż moglibyśmy tak naprawdę troszeczkę teraz przestopować z tym wątkiem, bo jeszcze z tego co wiem, on troszeczkę będzie się toczył. Ale mimo wszystko na razie zostanie tak jak jest. Czyli troszeczkę się tym zajmiemy, troszeczkę nie. Do starego obozu będziemy mogli wejść dopiero później. Więc wtedy będziemy mogli też chromanic znaleźć w wieży, gdzieś tam najwyższej. I potem będzie jeszcze parę innych chromaninów, ale z tym zadaniem też nie ma co się spieszyć. Do końca nam jeszcze trochę zostało. Cały rozdział 4, 5, 6. Co prawda 5 i 6 są szybkie dosyć. Widzę, że już źle pobiegłam. Miałam iść do fanatyków. Sheetman. No to widzicie, jak się zapędziłam, nie? Dobra, może pójdziemy sobie jakimś skrótem. Na przykład tędy. Powinno się udać, wydaje mi się. Bo się zapędziłam. Nie wiem, czy to tędy przejdę. No tak nie za bardzo. Tutaj już mamy ziemię orków. Ale tędy chyba powinnam móc normalnie zejść. No i tędy powinniśmy być na miejscu praktycznie. No. Się zapędziłam do cholery. Szkoda bardzo. Bo troszeczkę będziemy się teraz nadgonić. Ale nie ma sprawy. No i co? I mam nadzieję, że Kolis będzie zadowolony z odpowiedzi. Nie czytałam jej, bo raczej korespondencji czyjejś się nie czyta. Oto odpowiedź pradawnych. Nareszcie! Pokaż to! Coś ci jest? Nie! Kłamca! Dobrze się czujesz? To nie może być list od pradawnych! Ale to jest list od pradawnych! Gin, kłamco! Bracia, zabijcie tego przeniewiercę! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Okej, okay, biją mnie panowie? Wygląda na to, że nie. No, ale... Odpowiedź pradawnych. Pierścień Balkolisa. O Jezu, dostałam ten pierścionek, typie. Nie wiem, czy ja mam go dobić, czy co. Ten się na mnie gapi, nie? To jest ksort, czy kto? Nie. Opanuj się. Jeszcze tego pożałujesz. Pokonałeś mnie w... Coś zadanie się wykonało, czy co? Nieznajomy, pomoc. Chyba tak. Dobra, widzę, że ty ma jakiś kłopot ze sobą ewidentny. Ksort się na mnie patrzył. Dobra, no nie zabiłam go, nie? Fajnie, że oni się też na mnie nie rzucili. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. No chyba się nic nie zbagowało, nie wiem. Powinnam go chyba dobić, ale nie chcę tego obozu zabijać całego, bo... Boję się, że jakbym go dobiła, to wszyscy by się na mnie rzucili, bo to jednak bal, który tutaj urzęduje. Dobra, biegniemy do magów wody. Pójdziemy do tej ich biblioteczki. Kurde, nie widziałam tej książki w bibliotece, a właśnie specjalnie po to tam poszłam, żebyśmy ją mieli. A kurna, nie widziałam. Bo, no tak, no jeżeli będziemy mieli już tę książkę, to możemy się przenieść do pradawnych i oddać to oczywiście Kenudzowi. Więc to nie byłoby wcale aż tak głupie. Tylko wręcz przeciwnie. I wtedy, no, kontynuujemy dalej wątek pradawnych, wiadomo. W sumie jesteśmy teraz na takim etapie, że cały czas będziemy go kontynuować, bo no, fajnie byłoby go zakończyć, a później dopiero móc normalnie zająć się fabułą. Co prawda w fabule jeszcze będziemy mieli parę rzeczy związanych z tym miejscem. Mamy jeszcze Melkora też do pokonania, ale boję się bardzo jakoś starcia z nim. Szczególnie, że gra mnie tak bardzo blisko niego przesuwa. W niego też ten lud nie chciał wchodzić.
Także troszeczkę się cykam. Ale w sumie też moglibyśmy spróbować to zrobić. Mielibyśmy wtedy jeszcze jedno zadanie z głowy. Sama nie wiem. Ciężka sprawa, powiem szczerze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra. Zaraz będziemy u magów. Powinno być wtedy już dużo, dużo lepiej, fajniej i w ogóle super. Super duper, jak to ja czasami mówię. I co? I będziemy mieli to załatwione. Kiedyś wiodłem całkiem inne. A dlaczego Lee tutaj stoi? Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Witaj. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Okej, dobra. Fajnie, że Lee sobie tak tutaj przyszedł powspominać. Fajnie, fajnie. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że on tutaj przychodzi. Oczywiście z Diegiem mamy do porozmawiania, z Miltenem, ale tak jak mówię, to jest wątek fabularny główny, więc na razie zostaje w tyle. Mamy inne rzeczy do roboty. Teraz jeszcze taka sprawa, żeby mnie ci magowie nie przyłapali, że ja sobie buszuję w bibliotece. Tu jest Merdarion. No, biblioteka magów jest tutaj. Faktycznie leży tutaj księga pod stołem. Ja pierdzielę. Przecież ja tutaj byłam. Dobra, dziwna księga. Dziwna księga. Gdzie to jest? No halo, muszę to przeczytać przecież najpierw. Chromaniny. Gdzie jest ta księga? To nie jest to. Prawdziwa moc. Jeju, będę teraz tego szukała 1000 lat. Prywatne zapiski, formuła. O. Almanach odesłania. Rytuał odesłania pozwoli przeteleportować każdą żywą istotę na dowolną odległość, nawet jeżeli istota ta jest obłożona zaklęciem uwięzienia, czy też znajduje się pod wpływem potężnej osłony magicznej. Zaklęcia można użyć do zbiorowej teleportacji, ale wykonawca musi wywołać potężną magiczną eksplozję ukierunkowaną na przeprowadzających rytuałów magów. Okej, okay, czyli oni tak naprawdę chcieli po prostu do Jarkendaru się dostać, a niekoniecznie wydostać. Dobra, dziwny teleport. I lecimy stąd. Mamy bodajże już wszystkie dowody, które są potrzebne. Więc idziemy powiedzieć o tym Kenudzowi. Mam nadzieję, że to wystarczy. Powinny być 3 księgi. 3 mamy, więc powinno być dobrze. Zobaczymy zresztą. Kurczę, no. Ale trzeba przyznać, że bardzo klimatyczne jest to miejsce. Cóż. Ogólnie jak dla mnie, ten wątek parę dawnych jest całkiem klimatyczny. W sumie fajnie to wygląda i fajnie to działa. Oczywiście nie doleciałam, bo po co? Trochę mi się oberwało, ale to nic. U pradawnych się mam nadzieję, że wyśpię. Okej, moi drodzy, jestem tutaj z wami jeszcze raz. Pobiegniemy sobie. Bo nie wiem dlaczego, ale gra mi wywaliło. Tak kompletnie. No kurna, tutaj się nie da doskoczyć, prawda? Nie da się chyba. Bieda. Dostałam jeszcze bardziej niż wcześniej.
Muszę się zapisać przed tym teleportem, bo jak w niego weszłam, to mi go Tika wyrzuciło. No, teraz powinno zadziałać. Jak najbardziej. I co? Do Kenuza. Mam nadzieję, że będziemy mieli sprawę załatwioną. Że się ucieszy, że mamy takie rzeczy dla niego. Powinien zresztą. Cześć. Zdobyłem dowody obciążające magów wody. Panie Holl, co to za dowody? Almanach, formuła zaklęcia i prywatne zapiski Saturasa. Zobaczmy więc, co też magowie wody knują. A więc miałem rację. Saturas chce przeprowadzić rytuał wysłany, by teleportować się z pozostałymi magami do Jarkendaru. Dobrze, że zebrałeś te zapiski. Szczególnie słowa formuły są niezwykle istotne. Znalazłem w formule inkarnacji kilka poważnych błędów. Na szczęście Saturas nie zrobił kopii. Teraz magowie wody nie zdołają przeprowadzić rytuału wysłania. Udowodniłeś, że kiedy potrzeba, potrafisz wykazać się nie tylko siłą i zdecydowaniem, ale także mądrością i postępem. Potrafisz też zrobić dobry pożytek ze swojej wiedzy, co w dzisiejszych czasach chaosu i terroru jest niezwykle cenną zaletą. Przeszedłeś kolejną próbę na drodze siedmiu kroków. Teraz nadszedł czas na prawdziwe wyzwanie. Dowiodłeś, że jesteś godzien, aby poznać naszą tajemnicę. A więc niech tak się stanie. Kiedy przybyliśmy tu przed kilkoma tysiącami lat, ludzka cywilizacja w postaci zamieszkujących tu plemion znajdowała się na niezwykle niskim stopniu ewolucji. Śmiało można rzec, że dopiero co zeszli z drzew, pradawni władali już wtedy potężną mocą, nadano nam przez pana ognia i nosa. Prymitywne ludy czciły nas niczym bogów, tak też nas nazwali. Bogowie z Kiriana. Nasza wzajemna symbioza układała się bardzo pomyślnie. My zdobyliśmy niezwykle pojętnych uczniów i pomocników. Natomiast ludzie dzięki nam zdobywali wiedzę, której sami zgłębili nawet przez tysiąclecia. Byłem jeszcze wtedy młodym magiem. Shingar był już wyróżniającym się wojownikiem. Jednak jego nie interesowało nic prócz walki i swojego honoru. Kasta wojowników jeszcze przed naszą ostatnią bitwą wybrała go na pierwszego miecza zakonu. Jednak Shingar odmówił. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego nasz najwspanialszy wojownik odrzucił tak zaszczytny tytuł pierwszego miecza. Ja jednak domyślam się, że sam Inos musiał mieć wpływ na ten wybór. Odbiegłem trochę od tematu, ale zrobiłem to celowo. Chcę, abyś dowiedział się, co tak naprawdę kierowało Shirgar, kiedy odrzucił propozycję kasty wojowników. Czy to jest kolejna próba? Oczywiście, że nie. To jest tylko moja osobista prośba. Lubię wiedzieć wszystko o moich pobratymcach. Od czasu zdrady Uziela nic nie jest już dla mnie białe albo czarne. Wróćmy jednak do historii naszego przybycia. Symbioza bradami i ludzi była niezwykle korzystna dla nas wszystkich. Możesz nie wiedzieć, ale tak też powstał zakon Paladyny i Nosa. To my daliśmy początek tej kongregacji. Potrzebowaliśmy zbrojnego ramienia, karzącej sprawiedliwości, która dosięgła we wszystkich nieprzyjaciół Nosa. To także my daliśmy początek kaście magów ognia. Pierwszy arcymag jest zawsze wybierany przez Radę Karaturową. Rada jest elitą spośród najpotężniejszych magów ognia. I nikt nie wie o tym, że wszyscy jej członkowie są bradami. To my jesteśmy opoką i noca. To o naszą pierś
rozwijają się mroczne fale pana mroku. Zawsze tak było i mam nadzieję, że zawsze tak też będzie. Niestety już wkrótce ta równowaga może zostać zakłócona. Zdrada Uriela wcale nie była jego najgorszym postępem. Nawet krew naszych braci walczących ze zdrajcą nie miała takiej wartości jako potężny rejt, który Uriel zagarnął swoim pazerne łaska. Kiedy przed tysiącami lat powstała ta świątynia, na zgliszczach plugała ołtarza poświęconych Belialowi, tam Innos zszedł pośród nas, aby z tym ogniem oczyścić to miejsce. Boska moc pana ognia dała początek spokoju i harmonii, które zawitały do tej krainy. Innos pozostawił nam wtedy trzy potężne symbole swojej boskości. Kryształ wieczności, z którego bezpośrednio czerpiemy naszą moc. Oko Innosa, które przed wiekami oddaliśmy pod opieką paladynów Innosa, stacjonują na kontynencie. Ostatnim i zarazem najpotężniejszym artefaktem jest relikt naznaczony przez krew naszego pana. Co się dzieje? Widzę go, płomienie, to żelazo. Nie! Okej, coś się dzieje, widzę. Też widzicie gobliny, prawda? Pomagier orków. Oła, Jezu, co mnie tak klepło? Dobra, wiecie co? No widzę, że Kenut poszedł w spanko. Kurna, tu ludzie umierają. Ja się muszę wyleczyć najpierw. Eliksir ducha, ja dalej tego nie wypiłam? Ale rozpierducha. No. Ała! Oh shit, man. Okej. Gdzie moje kryształki są? Kryształ. Krwawy kryształ. Pomagier orków, z was coś wypada? Nie. Nie mamy wiele czasu. Nasz mistrz wciąż walczy z nieprzyjacielem. Jak to walczy? Przecież on leży nieprzytomny. To tylko pozory. Jego śmiertelna powłoka by mu tylko w tej walce przeszkadzała. Ten Uz zmierzył się z samym Belialem. Musimy mu jednak pomóc. Cóż za ironia losu. Jedyna nadzieja w tobie, wybrańcze. Skąd wiesz, że jestem jakimś tam wybrańcem? Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Pradawna przepowiednia głosiła, że tylko wybraniec Innosa zdoła odnaleźć przeklętą świątynię. Tylko śmiertelnik zdoła pokonać się śmiertelne zło. Tak. Bogowie mimo swej mądrości są niezwykle przewrotnymi istotami. Posłuchaj mnie uważnie. Żaden z nas nie może opuścić świątyni. No może tylko Szergar. Ale on musiałby mieć niezwykle ważki powód. A pozostali nie żyją. Ja pozostanę tu, aby czuwać nad mistrzem. Taki jest mi obowiązek. I nikt nie może przerwać jego medytacji. Musisz odnaleźć Uriela. I po waszemu mówiąc, musisz skopać mi dupę. Tak, żeby już nie mógł na niej usiąść. Pamiętaj, że to bardzo potężny przeciwnik. Pomaga mu też rzesza sług Beliara, tym najpotężniejszy z nich. Smoki. Jednak nie wszystkie smoki z natury są złe. Przeważnie istoty te zostają podstępnie zmuszone do walki w szeregach Beliara. Być może znajdziesz sposób na to, aby uniknąć walki z tą potężną istotą. Kiedy już odnajdziesz Uriela,
nie wdawaj się z nim w rozmowę. Pamiętaj, że jest on mistrzem kamuflażu i zdrady. Będzie próbował przekonać cię, abyś dołączył do jego armii. Zapewne zaoferuje ci wspaniałe skarby, potęgę, a nawet może i nieśmiertelność. Nie da się jednak zwieść tym obietnicom, bo prędzej czy później już przestaniesz być dla niego użyteczny. Zdradzi cię i zabije. My możemy zaoferować ci jedynie naszą przyjaźń i wdzięczność, a także świadomość, że pomagasz sługom Innosa w walce ze złem. Zapomniałbym o najważniejszym. Musisz odciąć czarnemu arcymagowi głowę i przynieść ją do świątyni. Tylko tak będziemy mieć pewność, że zło zostało całkowicie zażegnane. A co z tym potężnym reliktem, który miałem odzyskać? Nikt nie powiedział mi, co to jest. Poznasz go, kiedy go zobaczysz. Być może nie od razu zdasz sobie z tego sprawę. Więcej nie mogę ci powiedzieć. A teraz ruszaj wybrańczo i walcz z nią Innosa. Tak też się stanie. Okej, okay. Strażnicza Pantera. Widzę, że nie mogę z nich nic zebrać. I co, naprawdę reszta pradawnych nie żyje? Ty, Fladnak normalnie zdechł. Boże, po co ci tyle monet? Dobra, nie będę zbierać tego. Kryształ odnowy. Kryształ mocy. Almanach ducha i kostur pradawnych. Dobrze. No to chodźmy dalej. No wiemy, że Algirion żyje. Shergar raczej też. Czyli co? Zginęliby tylko ci dwaj panowie? O kurna, to jeszcze orkowie są. I to dwaj elici. Widzę, że idą w stronę Shergara. Chyba. Ała, kurno, ja pierdzielę, no prawie go miałam. Nie. Nie mogę biegać z bronią. Okej, tutaj Shergar widzę, że sobie jakoś radzi. O, ja pierdykam. No. Shergar? Uriziel zaatakował świątynię. Kenut nie żyje. Inni też leżą martwi. Spokojnie. Pamiętaj, że prawdziwy wojownik musi być zimny jak lód i twardy jak skała. Twój gniew musi być równie chłodny, co i twoje opanowanie. Wiem, co się wydarzyło. Przewidziałem to wiele lat temu. Jednak Kenut nie chciał mnie wtedy wysłuchać. Jak to nie chciał cię wysłuchać? Kenut nie ufa mi w równej mierze, co Uriezielowi. Niemożliwe. Niestety taka jest prawda. Jednak najgorsze jest to, że ma do tego pełne prawo. Kenut w naszej ostatniej rozmowie prosił mnie, abym dowiedział się, dlaczego odmówiłeś przyjęcia stanowiska pierwszego miecza zakonu pradawni. Tak, to prawda. Nie przyjąłem tego honoru, ale miałem też swoje powody. Wydaje mi się, że nadszedł właściwy czas na to, abym poznał o tobie prawdę, Shergar. To będzie niezwykle smutna prawda. Ale jeżeli taka jest twoja wola, wysłuchaj więc mojej historii. Przed wieloma wiekami, kiedy te ziemie wolne były od jarzma demonów i orków, zamieszkiwał je spokojny i niezwykle zaawansowany cywilizacyjnie lud. Jednak lud ten nie korzystał z magii ani miecza. Ich orężem była technologia, a tarczą pokój i dyplomację. Niestety, jak już zapewne wiesz, ziemię tę nawiedził potężny demon. Bestia szczególnie upodobała sobie tych spokojnych, nikomu nie wadzących ludzi.
Zapomniałem jeszcze dodać, że ludzie ci zwali się Sak Anky. W naszym języku nazwa ta znaczy tyle, co poświęceni dobru. I była to najczystsza prawda. Lud ten na każdym kroku czynił dobro. Jednak Sam Akte nie czcili żadnego ze znanych ludziom Bogu. Nie byli jednak ateistami. Istota, której oddawali cześć, była zapomnianym Bogiem. Pierwszym z pierwszych dzieci słońca i gwiazd. Ten nienazwany Bóg obdarzył swych wyznawców szczególnymi darami. Sak, Anche potrafili czytać w ludzkich myślach, jak w otwartej księdze. Dlatego zawsze wiedzieli, jak pomóc innym. Zawsze znali właściwą odpowiedź na każde pytanie i zawsze czynili pożytek ze swej wiedzy. Wybacz, że przerywam, ale bardzo dużo wiesz o tej starożytnej rasie. Mówisz tak, jakbyś był... jednym z nich. Co chciałeś powiedzieć? W rzeczy samej. Wyjąłeś te słowa z moich ust. Czy to prawda? Jesteś jednym z nich? Tak, to prawda. I to właśnie ta prawda tak bardzo podzieliła mnie i ten udział. Kiedy demon zaatakował i zawładnął umysłami wielu spośród nas, nikt nie wiedział, jak z nim walczyć. Nasza wiedza i potężna technologia były bezsilne. Demon pokonał nas naszą własną bronią, siłą umysłu i wtedy przybyli pradawni. Gdyby nie oni, demon zawładnąłby nad wszystkimi spośród nas. Kiedy pradawni pokonali bestię i odesłali ją do przeklętej sfery demonów, byliśmy pewni, że są naszymi wybawicielami, wysłannikami naszego Boga. Pomiędzy pradawnymi byli Uriziel i Ken-Uz. Wtedy to pradawni orzekli, że w zamian za uratowanie naszego ludu musimy przyjąć ich wiarę, wiarę w Nosa. Pierwszy z pierwszych, nasz mentor i przywódca, po bardzo burzliwej naradzie z pozostałymi Sakami, postanowił, że nie porzucimy wiary naszych przodków. Prawie wszyscy z pradawni zgodnie orzekli, że poświęceni dobru muszą zostać składani. Niestety zasugerowali się tym, że zarówno demon, jak i nasz lud władają tą samą potężną siłą umysłu. Pradawni byli przekonani, że moc ta pochodzi właśnie od wygnanego demona. Mimo naszych próśb i błagań, nikt nie chciał dać wiary naszym słowom. Tylko jeden z pradawnych sprzeciwił się pozostałym. Uriziel. Tak, dobrze odgadłeś. To Uriziel stanął w naszej obronie. I tylko dlatego nasz lud nie został eksterminowany. Pradawni pozwolili nam opuścić tę krainę. Prawie wszyscy z moich braci i sióstr wybrali drogę ucieczki. Zdaje się, że kraina, do której zbiegli, nazywała się Jartenar. Podobno nie sposób dostać się tam drogą lądową. Jednak kilkoro z nas zdecydowało się przyjąć nową wiarę. Wybraliśmy drogę walki i zemsty. Wtedy uważałem Uriziela za prawdziwego bohatera. Nie podejrzewałem, że jego decyzja wynikała tylko i wyłącznie z egoistycznej chęci poznania naszych tajemnic. Uriziel chciał posiąść wiedzę o naszej technologii, aby później wykorzystać ją przeciwko własnym braciom. Niestety, już wtedy jego serce skażone było jadem Beliara, a ja stałem się jego najżarliwszym poplecznikiem. Dlatego Kenut ci nie ufa. Pewnie podejrzewał, że wciąż sprzyjasz zdrajcy. Być może taka jest prawda. Ale dlaczego odrzuciłeś stanowisko pierwszego miecza? Tym razem powód jest dużo bardziej prozaiczny. Ja nigdy nie wyrzekłem się mojej pierwszej i jedynej wiary. Szanowałem Pana Ognia. Czciłem jego dogmaty, ale nigdy nie wyrzuciłem z serca zapomnianego Boga naszego ludu. I Ken-Uz dobrze o tym wiedział. Tylko Ken-Uz wiedział także o tym, że nie zgłębiłem do końca tajemnicy drogi siedmiu kroków. Jednak nie wydał mnie przed pozostałymi. Nie wiem, dlaczego tak postąpił, ale musiał mieć w tym jakiś cel. Jego mądrość czasami bywa równie nieodgadniona, co jego myśli. Mimo swego daru, nawet ja nie potrafię czytać w jego myśli. Kiedy kasta wojowników zwróciła się do mnie z prośbą, bym objął stanowisko pierwszego miecza, odmówiłem, niemalże bez zastanowienia. Nie chciałem obrazić Inosa wyborem pierwszego miecza, który nie miał w swoim sercu miejsca dla Pana Ognia. To dlaczego wybrałeś drogę pradawną? Wybrałem drogę walki.
nie drogę pradawną. Jednak te dwie ścieżki okazały się zbieżne. Chciałem nauczyć się walczyć, aby w przyszłości móc obronić mój lud. Nigdy nie zamierzałem pozostać wśród pradawnych dłużej niż było to konieczne. Kiedy Ken Uth został wielkim mistrzem, wiedziałem, że moje dni w zakonie są już policzone. Przecież tylko on znał o mnie prawdę. Jednak Ken Uth podobnie wykazał się niepojętą dla mnie mądrością. Uczynisz, co zechcesz, powiedział. Jednak dopiero wtedy, gdy odnajdzie nas wybranie w innostce. Jego słowa wydawały mi się wtedy pozbawione sensu. Aż do dziś. Dlaczego tak się na mnie patrzysz? Chyba nie myślisz, że... Ja tak nie myślę. Ja to wiem. Jesteś prawdziwym wybrańcem Innosa. I Ken Uth wiedział o tym od samego początku. Jestem nawet pewien tego, że jego chwilowa niedyspozycja też ma swój ukryty cel. Ken Uth jest zbyt potężny, aby mogła pokonać go wola Uthziela. Myślę, że teraz nadszedł dla ciebie czas kolejnej próby. Musisz odnaleźć Uthziela i ostatecznie pokonać bestię. Raz na zawsze wyplenimy zło z tej krainy. Ja pozostanę na straży świątyni i wraz z pozostałymi pradawnymi będziemy chronić wielkiego mistrza. Może trywialnie to zawsze, ale teraz nasz los spoczywa w twoich rękach. Swymi czynami dowiodłeś, że jesteś jednym z nas. Teraz nadszedł czas ostatecznej próby. Niech pradawny Bóg wspiera cię swą mądrością, a Innos niech pokieruje tym ramieniem. Pokaż tym pługusom Beliara, jak straszny może być gniew Innosa. Tak też i będzie. Kurde, moi drodzy, widzę, że nam się zrobiło tutaj nieźle, ale no to dzisiaj już na tyle, moi drodzy, no. Tak wyszło, że dużo dzisiaj rozmowy, troszeczkę udało nam się zrobić, dosłownie na parstek. Więc cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wygląda na to, że w kolejnym odcinku będzie grubo. W kolejnym albo i w kolejnych, bo nie wiem, czy od razu się na to rzucać. W sumie ciężka sprawa, ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapek w górę, do komentarzy, do subskrypcji. A ja lecę montować dla was ten odcinek. Do kolejnego. Cześć.